Witam serdecznie, moi drodzy, a więc dzisiaj porozmawiamy sobie o byciu empatą, czyli jak nie dać się wykorzystywać ze względu na nasze dobre serce, ze względu na to, że czujemy więcej, że dostrzegamy więcej, że jesteśmy bardziej wrażliwi, że bardziej docierają do nas różne sytuacje, bodźce, zachowania, emocje ludzi, chłoniemy to, tak? Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak, jakby to powiedzieć, fajnie, lekko przez to przebrnąć. Wskażę kilka takich, wydaje mi się, wspólnych cech, które każdy z nas posiada, każdy, jakby to powiedziałem, empata, każdy człowiek bardziej wrażliwy. Oczywiście jest to proces, do którego też każdy dochodzi. Nie ma, że nie wiem, jedni są, drudzy nie są, po prostu jedni są bardziej, jakby to powiedzieć, otwarci, czuli, wrażliwi, a inni dopiero do tego dojdą, tak? A więc zaczynamy, kilka punktów sobie wypisałem, a więc pewnie wiele razy mieliście tak, że właśnie pewne rzeczy po prostu wiecie, nie? Wiecie, że coś tak jest, nie? To jest też związane z intuicją, że czujecie to, że tak jest, nie? Że pewne sprawy w naszych życiach, po prostu sytuacje, które do nas przychodzą, to bez, jakby to powiedzieć, bez większego zagłębiania się w tą daną rzecz, bo to mówię, każdy jest na innym poziomie, każdy ma te sytuacje inne, bez większego zagłębiania się w to, po prostu czujemy, hej, kurde, no jest tak, nie? Ktoś mówi, ale czemu, skąd wiesz, ale podaj źródło, ale coś tam, nie? No i też był taki fajny, wiecie, widziałem gdzieś mem, kiedy ktoś cię pyta o źródło, a twoim źródłem jest źródło, nie? Więc to też tak działa. Kolejny punkt. Miejsca publiczne, skupiska ludzi, tak? Także masakra. Dla mnie też to była zawsze masakra. Nie rozumiałem tego bardzo długo. Dlaczego, nie wiem, jak byłem na studiach gdzieś we Wrocławiu, czy do galerii gdzieś wchodziłem, no to zjazd, nie? Jak byłem 15 minut w takie miejsce, jak wchodziłem, to albo wchodziłem, jak było, wiecie, wszystko prawie przed zamknięciem, albo jak, nie wiem, no albo późno, albo wcześnie, tak? Żeby było jak najmniej ludzi, jeżeli już musiałem iść w takie miejsce. Czyli jakby to powiedzieć, poprzez to, że chłoniemy, ja tego nie rozumiałem wtedy, poprzez to, że ja chłonąłem różne emocje, różnych ludzi, które gdzieś tam, wiecie, były wokół, no to później mnie zjazd taki, że nie wiedziałem, co się dzieje, tak? Zjazd energetyczny, emocjonalny, jakieś, wiecie, smutki, jakieś problemy. Mówię, kuchnia, co to jest? Mówię, przecież normalnie wyszedłem uśmiechnięty z domu, a wracam, a tu takie jaja, nie? Więc doskonale to, jakby to powiedzieć, doświadczyłem na własnej skórze. No i właśnie to też się wiąże z wychodzenie do miejsc publicznych, z przejmowaniem właśnie czucia emocji innych ludzi, nie? Czyli czujemy, jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, no, poczuć, w jakim stanie, jeżeli z kimś rozmawiamy, jest to jeden ludek, jedna osoba, jeden człowiek, no to jesteśmy w stanie poczuć jego emocje, tak? Jesteśmy poczuć jego stan, jak się czuje, o czym myśli, no to już tam dalej, powiedzmy, ale jesteśmy w stanie poczuć jego stan, czy jest szczęśliwy, czy jest smutny, czy coś go trapi, także no po pierwszym spojrzeniu, po pierwszych kilku słowach, no już to czujemy, nawet nie musimy nic mówić czasem, bo właśnie słowa są zbędne i słowa wszystkiego nie przekazują, tak? Dalej, moi drodzy. Wrażliwość na wszelkie, jakby to powiedzieć, na wszelkie cierpienie, na wszelką niedolę ludzką, natury, zwierząt, wszystkiego, tak? Ja na przykład mówię, na przykładzie swoim, no zawsze gdzieś mnie ruszało, nie wiem, jakaś krzywda innych, nawet jak, wiecie, chlałem wódę i się tukłem, to jedna sytuacja była taka, pamiętam, że wszedłem do Wigilii gdzieś tam, byłem u babci w domu, no i nie wiem, mama akurat zjechała chyba z Anglii jakoś, no i była, mama zaprosiła babci i była Wigilia u mamy, no ale ja oczywiście na 18 miało być, no to do 17.50 jakąś tam gierkę sobie grałem, wyszedłem na styk, była śnieżyca i w centrum miasta spotkałem takiego pana, który gdzieś tam zasłabł, w sensie zasłabł, no, zaczął świętować chyba zbyt wcześnie. No i tam siedział, wiecie, śnieżyca, on siedzi na jakiejś wnęce sklepowej. Mówię, ty no panie, mówię, no gdzie pan, nie? On mówi, na Arni mieszkam, nie? Czyli tam, gdzie skąd wychodziłem, na tym osiedlu. No i mówię, dobra, no to zaprowadzę cię, nie? Wziąłem go jakoś pod rękę, zaprowadziłem go, okazało się, że mieszkał w tym samym, w sensie mieszkał. Szedł do mamy na Wigilię, z którą się nie widział, do pani Nowak takiej. I zadzwoniłem tam w ogóle, no mówię, paradoksem było to, że zaprowadziłem go w miejsce, gdzie tą kobietę bardzo dobrze znałem. No i ona, wiecie, no bardzo, bardzo podziękowała i gdzieś tam nieraz, jak nie wiem, ja byłem na osiedlu młodszy, nie miałem tej 18 lat wtedy jeszcze chyba, no i jakieś były nieraz dziwne, nie wiem, sytuacje, no to nieraz tam jakieś później oszczerzenia od niej dostawałem, w zamian za właśnie ten dobry uczynek. Tak samo w Anglii, mówię, no nie mogłem przejść obok, czy tu gdziekolwiek w Polsce, gdzie, wiecie, no siedzą biedni ludzie, tam mówię, w Anglii, w innych krajach, nie, no nie wiem, śpią na ulicy, więc to wygląda troszeczkę inaczej, normalnie śpiwory we wnękach śpią i tak samo, jak zaczął się ten cały cyrk rok temu, no to
Anglicy, wiecie, nie podchodzili do nich, traktowali ich jako trendowatych, no a oni, jakby to powiedzieć, żyli ci ludzie biedni z tego, co im ludzie wrzucali codziennie, nie? No ja tam, słuchajcie, normalnie podchodziłem, piątki zbijałem, to wszyscy się patrzyli jak na czubka, po głowie się pukali, piątki zbijałem, jakieś tam ubrania zawsze mi zawoziłem, nieraz z domu nagotowałem więcej, jakiegoś ryżu pakowałem, jakieś pojemniki, coś tam im dawałem i dzięki temu zawsze jak gdzieś tam szliśmy, ktoś do nas przyjeżdżał, no to wszyscy zawsze... Cali ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkali, z którymi tam miałem styczność w Nottingham. Hello Thomas, hello. I wszyscy byli w szoku, że skąd ja tych wszystkich bezdomnych znam, nie? No ale no, to tak było, no i takie coś po prostu jest. Dalej, detektor prawdy. Mam taki wbudowany detektor prawdy, detektor szczerości. Czujemy, czy ktoś, wiecie, mówi do nas właśnie prawdę. No jesteśmy w stanie to zdiagnozować. No i na przykład mnie to bawi, bo niektórzy gdzieś tam jak z kimś rozmawiamy, słuchaj, no mówię, no czuję, że no nie do końca to, co mówisz, jest może no, takie, no i troszeczkę czuję zgrzyt, mówię, jakby to delikatnie powiedzieć. Tak, nie, dlaczego, co ty, tak jest, nie? Albo jakąś sytuację ktoś mi mówi, albo po prostu w normalnej rozmowie, nie? No jestem w stanie to wyłapać, czy ktoś jest szczery, czy troszkę tam mataczy, troszkę coś tam, wiecie, no czujemy, że jest to po prostu, no nie wszystko jest takie, jak ktoś mówi, bo czasem ktoś mówi, ładnie, pięknie mówi, a wibracja od niego bije zupełnie inna. I to jest to właśnie ten nasz, jakby tak powiedzieć, skill, detektor prawdy, że no wiemy, czy ktoś kłamie, czy ktoś nie kłamie, czy ktoś mataczy, no bo widać to, no czuć, po prostu, no ja czuję, no ale niektórzy dalej mi nie wierzą i dalej starają się mi gdzieś tam jakiś tam kit nieraz na uszy cisnąć, jak gdzieś jestem, no ale no to już wiecie, nie moja bajka. Dalej, moi drodzy, czasem przejmujemy, jest tak, że nie wiem, ja tak ostatnio miałem parę razy z dziewczynkami, że gdzieś tam były trochę usmarkane, w sensie katar miały i ja od razu to samo, nie? Gdzie nic nie było i gdzieś to też się ściąga, czyli jakby to powiedzieć, szczególnie u najbliższych, wiecie, no że chcemy pomagać, chcemy gdzieś tam, wiecie, no jesteśmy wrażliwi na to, mówię, różne cierpienia, szczególnie na najbliższych, no i gdzieś to miłowolnie przyciągamy. A jeszcze do wychodzenia w miejsca publiczne krótką anegdotkę dam, że gdzieś w książce Osho gdzieś było, że mówił, żeby zakleić sobie właśnie pępek na przykład taśmą albo jakimś plastrem, że to właśnie przez pępek chłoniemy, jakby to powiedzieć, najwięcej tych emocji, bo tam jest tam jakaś, coś tam jest, wiecie, jakoś to działa tak, że tam po prostu po prostu wszystko wchodzi, powiedzmy, nie? No i tam taki trik był, nie stosowałem tego jeszcze właśnie, no bo teraz nie chodzę nigdzie po dużych miejscach. Max na rynku, ale na rynku jest spoko atmosfera, bo wszyscy się uśmiechają i handlują sobie tam warzywkami, różnymi wystawkami i tak dalej, także tam jakoś ostatnio czuję się spoko, nawet jak chodzę. Więc dalej, no to jest to też, że wsparcie dla, gdzie widzimy jakieś, wiecie, krzywdy i tak dalej, od razu chcemy pomagać, od razu chcemy wspierać, od razu chcemy gdzieś tam lecieć i pomagać, ratować to. I później jeszcze jest taka kwestia tutaj właśnie, nie jest, wiecie, jesteśmy empatami, a nie jakimiś, jakby to powiedzieć, jeleniami, których można wykorzystywać, wyrzucać swoje, jakby to powiedzieć, negatywne emocje, swoje frustracje. I dużo ludzi tak myśli, że jak jesteśmy wrażliwi, to traktują to jako naszą słabość. Ja tak zauważyłem po sobie teraz szczególnie te ostatnie te kilka dni, że odzywają się jacyś, na przykład, nie wiem, ludzie i wrzucają jakieś swoje zdania, swoje opinie, swoje jakieś różne, na mój temat oczywiście, nie? Co mnie to interesuje, co ma jakie to zdanie, więc niektórzy traktują nas jak takie, jakby to powiedzieć, nie wiem, no zbiorniki na swoje frustracje, negatywne emocje i wiecie, no i my to chłoniemy niestety, jeżeli się w to wkręcamy, nie? Dlatego tutaj bardzo ważne jest, żeby nie pozwolić sobie właśnie, żeby ktoś nas traktował jak przysłowiowych takich, wiecie, jelonków, baranków, co można się wyrzucić swoje całe problemy, my to chłoniemy, my to później przeżywamy, a nieelegancko, tralalala, superowo już, nie? Więc no, wyznaczenie granicy, powiedzenie nie jest ok. Jeżeli czujesz, że z kimś ci nie jest po drodze, no to pozdrawiam, cześć jak czapka, siemano, tak? A jeżeli z kimś nam jest po drodze, no to się dalej zadajemy i widzimy, że jeżeli ta relacja nawet, wiecie, na samym początku nie jest idealna, mówię, czy, ale widzimy, że ktoś gdzieś czuje, widzi podobnie, może nie wszystko od razu, ale jest w nim, jakby to powiedzieć, jest w nim materiał na, jakby to powiedzieć, materiał na rozwój. Widać w tym człowieku, że chce się rozwijać i że gdzieś zaczyna albo coś, bo to mówię, to jest różnica między kimś, kto zaczyna i na przykład nie wie, bo pyta, a kimś, kto po prostu, mówię, no wyrzuca z siebie cały czas gorzkie żale i no, oczyszczając siebie, no przerzuca to na nas, tak? Więc mówię, powiedzenie nie, dobierajmy ludzi tak, żebyśmy się czuli dobrze, dobierajmy sytuację, otoczenie, żebyśmy się czuli dobrze, żebyśmy nie czuli się
wyżyłowani z energii właśnie, bo to później my leżymy i patrzymy w sufit i nic się nikomu nie chce, nie? Ok, dalej. No i właśnie to się też wiąże, że jeżeli przebywamy w miejscach, mówię ja po powrocie teraz z Anglii, jak tam mieszkałem w pewnym miejscu 3 miesiące, to słuchajcie, wstawałem codziennie rano, jakbym przerzucił z 10 ton węgla albo fizycznie pracował po 15 godzin, nie? I wynikało to z całej atmosfery, czyli ze stosunku ludzi, którzy tam mieszkali do siebie, wiecie, telewizornia i tak dalej. No i ja to też zbierałem. I było ciężko, było mi przykro, miałem taką jakąś, nie wiem, mini depresję. No bo źle się czułem, czyli po prostu no chłoniemy, mówię, z miejsc wszystkie energie, wszystko to po prostu gdzieś no ludzie wyrzucają, no mówię, ja już nie umiem przebywać z ludźmi, którzy gdzieś, nie wiem, narzekają, stękają, marudzą w koło, ciągle tylko problemy, skupiają się właśnie na problemach, a nie na rozwiązaniach. No ja przepraszam, już no nie umiem, męczy mnie to od razu po prostu, jak mam gdzieś z kimś iść na, nie wiem, na coś robić, to staram się tych ludzi dobierać tak, żebym czuł się też fajnie, żebyśmy oboje z tego, jakby to powiedzieć, żebyśmy oboje w swoim towarzystwie czuli się fajnie. I tak samo, no mówię, różnego typu jakieś spotkanie, jeżeli nie mam ochoty odbierać jakiegoś telefonu, to go nie odbieram. Jeżeli nie mam ochoty komuś odpowiadać, to nie odpowiadam i to jest ok, bo to jest moje życie i to ja decyduję o tym, na kogo, gdzie i komu poświęcam swój czas, uwagę i energię, tak? Więc żebyśmy nie czuli się, jakby to powiedzieć, wyrzutów sumienia, że komuś odmawiamy, no bo dlaczego mamy poświęcać, jakby to powiedzieć, swoje dobro, swoje samopoczucie, po to, żeby ktoś się poczuł dobrze, żeby kogoś, nie wiem, dowartościować, żeby komuś pomóc, bo my będziemy pomagać wszystkim i później, wiecie, no jakby to powiedzieć, wprowadzamy się w taki stan, że no, że się wypompowaliśmy z naszej energii i później potrzebujemy się naładować, czyli tak jak na przykład teraz, nie? Natura, spokój, cisza, taka atmosfera ładuje nas, tak? Odpoczynek, ładowanie, moi drodzy, i no ładowanie, tak jakby powiedzieć, baterii, tak? Słoneczko tutaj, o, patrzymy się w słoneczko, oddychamy, jak to się mówi, pranicznie, wdychamy sobie energię słoneczka, wszystko nas ładuje i jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, wrócić do tego balansu, bo to chodzi, żebyśmy byli w balansie i żebyśmy czuli siebie, że na przykład, no nie, no jeżeli coś gdzieś w którymś momencie nie idzie tak, jak chcemy, no to siemanko, wystarczy, bo jak zejdę próg niżej, no to będę później leżał w domu pół dnia i zastanawiał się, czemu tak jest, tak? O, tutaj bardzo ciekawy punkt sobie wypisałem, uzależnienia, tak? Czyli jesteśmy, jak to powiedzieć, też skłonni do właśnie różnego typu uzależnień. Tu już nie będę mówił, bo to każdy ma swoje jakieś drogi, ale wpadamy w coś, no i kurczę, ciężko jest później wyleźć, nie? Przekonałem się na tym na swojej skórze z alkoholem, z ostatnią przygodą też tutaj w ostatnim odcinku, jak opowiadałem, też mnie to bardzo wiele już nauczyło i zrozumiałem i bardzo się z tego cieszę, jestem mega wdzięczny. Także mamy skłonności do wchodzenia w, jakby to powiedzieć, uzależniające schematy, bo zarówno mówię z ludźmi, że nie wiem, uważamy, że komuś musimy ciągle pomagać, albo mówię, no sami siebie jakimś, mówię, jakąś, mówię, substancją, jakimś zachowaniem, czy czymkolwiek katujemy, mówię, cokolwiek, nie, bo to mówię, no papierosy, kawy, wszystko, no mówię, wszystko, jeżeli jest w balansie, w sensie, no nie wszystko, no ja, każdy według siebie musi do tego podejść, jakby to powiedzieć, każdy powinien podejść według siebie, bo ja tutaj wszystko mówię, że to każdy wszystko powinien. Jeżeli chce, to robi sam, a jeżeli nie chce, to nie robi nic i dalej żyje takim życiem, jakim chce. Ja tutaj mówię, dzielę się swoją perspektywą i tak każdy, jak gdyby powiedzieć, swoją robotę musi zrobić, powinien zrobić w sobie, ponieważ no tak to, wiecie, z samego gadania, jak gdyby powiedzieć, oglądania, czytania i innych rzeczy, no nic się nie zmieni, tak? Jeżeli nie ma tej praktyki, nie ma tego działania, nie ma tego impulsu, no to niestety, no będziemy spoko, się chwilę dobrze czuli, o, bo przeczytałem coś fajnego, pasuje, ale super, ale nic z tym nie zrobiłem i za tydzień ta energia, jakby to powiedzieć, rozpuści się, rozproszy, rozpłynie i jesteśmy w nosku, tak? Później, często, na przykład teraz już, słuchajcie, wolę, moi drodzy, siedzieć sam w domu, w sensie w domu, albo wolę sobie o do pareczku gdzieś albo coś, gdyż tak to, no mówię, po pierwsze ładujemy się, po drugie ta samotność też jest potrzebna, no jeżeli nauczysz się być sama ze sobą, no to jest też mega skill, że później na przykład, no nie wiem, jak z kimś się, nie wiem, spotkasz kogoś, poznasz, to nie oczekujesz, jakby to powiedzieć, tego przywiązania, bo wszystko się, jakby to powiedzieć, przechodzi, nie jest, wszystko jest, akceptujesz wszystko i nie masz oczekiwań, masz oczekiwania, tak jak mówię, o oczekiwaniach też, jedyne oczekiwania, jakie powinniśmy mieć, to te względem nas samych, tak, i to wtedy nikt nas nie rozczaruje, nikt, jakby to powiedzieć, nie wpłynie na nasze samopoczucie, na nasze życie, zachowanie i tak dalej. Także, moi drodzy, ta samotność też jest, jakby to powiedzieć, takim
elementem, w którym my też się, jakby to powiedzieć, odnajdujemy, tak, że sami ze sobą, jeżeli czujemy się dobrze, no to jest wszystko okej, mówię, no jeżeli kochasz siebie, no to jesteś w stanie być ze sobą, robić rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa i jest wszystko okej, nie masz właśnie, nie czujesz braku jakiejś pustki, nie? I to jest właśnie też ten element, wydaje mi się, który jest dość istotny, właśnie nauczenie się, jakby to powiedzieć, samotności, no nikt nie jest samotny, tak, no bo to nie ma, mówię, my jesteśmy wszystkim, tak, ty jesteś wszystkim, ja jestem wszystkim i każdy kreuje, mówię, swój własny świat, moi drodzy, tak. Później, kolejna rzecz, to nas, jakby to powiedzieć, ja z tym miałem problem, rutyna, monotonia, jeżeli nie ma jakichś, wiecie, zmian, impulsów, katorga, na przykład dlatego, nie wiem, ja mówię, pracowałem w kuchni, pracowałem, mówię, u Polki, która wyszła z angielskiego Lorda, robiłem u niej różne rzeczy, tam było spoko, bo mówię, cały czas coś innego, ale jeżeli wpadałem w jakąś taką, wiecie, na szczęście etatowe prace za dużo mi czasu nie zjadły, no bo nigdy nie czułem, że to jest to, co ja chcę robić, jakikolwiek etat by to nie był, mówię, trochę byłem szefem kuchni, trochę robiłem jakieś inne rzeczy, od gotowania poprzez, nie wiem, magazyn, poprzez jakieś, nie wiem, w banku pracowałem, ale wszystko, no, po 3 miesiącach było, no bo mówię, rutyna, monotonia to samo, ile można robić w kółko to samo, nie? Więc no mi to nie pasowało, rutyna po prostu mnie wykańczała, powtarzalność tego samego, no, nudziła mi się i mówię, kurde, jak ja mam do końca życia robić to samo, no to nie dam rady, nie dawałem rady, po prostu, jakby to powiedzieć, psychicznie nigdy z tym, nawet, wiecie, nie wiedząc o żadnych, wiecie, rozwoju świadomości i tak dalej, nie zajmując się w ogóle takimi rzeczami, no to od małego gdzieś, no, w jednym miejscu, jak miałem gdzieś chodzić do pracy, raczej zajmowałem się przysłowiowym kombinowaniem i zarabiałem sobie w taki sposób, że zawsze gdzieś tam coś kupić, sprzedać, gdzieś pojechać na chwilę, spoko, na 2 tygodnie, jakaś dobra fucha się trafiała, można jechać, coś porobić, ale żebym gdzieś w jednym miejscu dłużej, no to nie, jedynie ostatni okres, 3 lata w Anglii, więc łącznie na etacie, mówię, 3 lata w Anglii plus w Polsce łącznie może łącznie na wszystkie inne prace może zajęło mi rok. A tak to zawsze gdzieś tam, mówię, coś innego kombinowałem, żeby te, no żeby też coś do garka było, jakby to powiedzieć, włożyć, tak? Więc monotonia wykańcza. Dalej, kreatywność. Słuchajcie, mnóstwo pomysłów mamy, nie? Mamy mnóstwo pomysłów, szczególnie jakieś takie różne, nie wiem, każdy ma co inne zresztą, każdy ma inne pomysły, ale jeżeli masz mnóstwo tych pomysłów, no to jest też jedna z cech właśnie bycia empatą, że wpadają ci różne pomysły, które w jeden dzień są, wiecie, super ekstra ten, no ale na przykład jak podzielimy się z nimi, z ludźmi właśnie takimi jakimiś, którzy no nie do końca myślą i czują tak jak my, dlatego w główce też mi ostatnio gadało, szukaj podobnych sobie, no bo z takimi ludźmi wtedy można ogarniać fajne rzeczy i nikt nikomu nie podcina skrzydeł, tylko pcha cię do przodu. Jeżeli masz jakiś pomysł, to ktoś ci da radę, albo jeżeli coś w tym pomyśle może można zrobić coś lepiej, fajniej, no to ktoś ci się podzieli twoją perspektywą, a nikt nie powie, nie rób tego, co ty, tak to nie przejdzie, nie? Ktoś ci powie, słuchaj, ta część jest super, ekstra, fajnie i tak dalej, tu ja bym zrobił może tak, albo zobacz, może by ci wyszło tak, tak, tak i tak, nie? No i wtedy my czujemy nawet to, że to nie jest, mówię, nie płynie to z tego, że ja wiem lepiej, nie? Tylko ktoś po prostu mówi z serducha, że zauważył jakąś, jakby powiedzieć, małe jakieś niedociągnięcie albo coś, no i mówi, ej, ty, zobacz, ziomeczku, tutaj można zrobić to lepiej, nie? Dobra, dalej. Dążenie do prawdy, nie? Czyli no, ta iluzja, jakby to powiedzieć, no czujemy z różnych perspektyw, z różnych, mówię, sytuacji tego, z różnych sytuacji, z różnych doświadczeń życiowych, no iluzję czujemy, wyłapujemy matactwo, wyłapujemy iluzję, wyłapujemy te wszystkie schematy, które nam, no mówię, nie służą, no i nie są, jakby to powiedzieć, zgodne z naszą wewnętrzną prawdą, tak? No i odpada to wszystko, jakby to powiedzieć, no jesteśmy w stanie to odróżnić i staramy się zawsze, jakby to powiedzieć, dociekać prawdy, dociekać tego, jaki jest faktyczny według nas, bo to mówię, każdy ma, jakby to powiedzieć, inną drogę do tej prawdy. I to, mówię, nasze serca są najlepszymi drogowskazami, filtrami, które świetnie nas, jakby to powiedzieć, prowadzą, które świetnie nam pokazują, w którym kierunku powinniśmy podążać i w którym kierunku powinniśmy iść. Wolność, tak? Czyli kontrola, jak ktoś coś mówi, ja mam alergię na musisz, na inne takie, wiecie, że musisz coś zrobić, tak? Musisz, to sobie może ty może musisz, ja mogę, albo ewentualnie chcę, nic nie muszę, bo mam słowiańską duszę, nie? Albo jeszcze jakąś inną, nie wiadomo na razie jeszcze, więc nic nie musimy i wszelkie próby jakiejś kontroli, wszelkie próby jakiegoś, wiecie, wkładania mnie w
jakieś ryzy, że coś muszę, że dlatego też mówię, no muszę chodzić do pracy od tej do tej, na przykład to też się łączy, albo ktoś mi mówi, że musisz robić tak, rób tak, bo wszyscy tak robią i tak dalej, wszystko jest tak, wszyscy robią, chodzą do szkoły, wszyscy chodzą do roboty, wszyscy umierają. No tak, no, ale można przez to życie przejść zupełnie inaczej, nie? Także jakakolwiek kontrola, jakiekolwiek, jakby to powiedzieć, chęci, nie wiem, osaczenia nas, chęci wsadzenia nas do jakiegoś, wiecie, pudełka, w którym mamy robić wszystko to, co ktoś tam sobie chce. Mm-mm. Wolność, tak? Wolność, wolne dusze. Robimy, czujemy, doświadczamy. Nie ma siedzenia w klatce, tak? Więc tutaj no, duże zgrzyty też właśnie wychodziły z tego. No i teraz takie podsumowanie jeszcze zrobię, że załóżmy balans, nie? No bo mówię, jeżeli będziemy gdzieś dawali się żyłować, drenować, jak drenować z energii oczywiście naszej, będziemy, wiecie, pozwalali sobie, jakby to powiedzieć, wchodzić na głowę, nie? Wchodzić na głowę, no to my będziemy na tym cierpieć, tak? Będziemy chcieli zbawić cały świat, wszystkim chcemy pomagać. Czasem też tak mówię, że wiecie, tu rano ktoś zadzwonił, gdzieś jechałem, tam gdzieś później leciałem, mówię oczywiście wcześniej, tu załatwiałem wszystko, wracałem na chatę, była 18, no i co? Mówię, idę spać, mówię, a miałem zrobić jeszcze dla siebie, nie wiem, zjeść coś miałem, nawet nie zjadłem, bo nie miałem czasu, nie? Więc, moi drodzy, no, żeby się nie wyżyłować, mówię, stawianie, jakby to powiedzieć, granic, to nie jest, jakby to powiedzieć, bycie jakimś, nie wiem, niedobrym, tylko po prostu stawianie granic w tym, co wpuszczamy do swojego życia. Jeżeli coś z nami nie rezonuje, jeżeli coś z nami nie gra, no to mówię, dziękuję, do widzenia, miłego dnia, mówię, słuchaj, spoko, wszystko fajnie, ale weź tam sobie tam w swojej piaskownicy coś rób, ja mam swoją. Nie musimy się, mówię, jakby to powiedzieć, szanujmy się, ale no nie musimy wszystkich, jakby to powiedzieć, wpuszczać i pozwalać sobie wchodzić na głowę, tak? No bo to jest nasze życie, nie? Dbajmy o swój wewnętrzny spokój, czyli mówię, wszelki kontakt z naturą. Wszelki kontakt z naturą to, co nas wycisza, to, co nas uspokaja, to, co nas ładuje. Wszelkie właśnie, no, żeby być w balansie, żeby, mówię, no nie schodzić na te niższe poziomy, bo później, no normalne, że czasem się tam gdzieś tam potknie, ktoś spadnie i tak dalej, tak samo ja, tak samo każdy, ale żeby nie lecieć, wiecie, później, tylko balansować, czujemy siebie, poznajemy siebie, czujesz swoją emocję, czujesz swoją energię, czujesz swój stan, w jakim jesteś, więc jesteś na pewno w stanie wszystko sobie poukładać, ogarnąć i wewnątrz to fajnie wszystko poukładać. I tutaj mówię, poprzez to, że jesteśmy bardziej wrażliwi, to niektórzy to odbierają jako naszą słabość i nas wykorzystują. I my myślimy, że wiecie, pomagamy albo coś robimy, wiecie, dla... Jeżeli czujesz naprawdę, że pomagasz, zaraz wam opowiem sytuację. Jeżeli czujesz naprawdę, że pomagasz, to robisz to z frajdy, robisz to z przyjemnością, a nie muszę zrobić to, bo jak nie zrobię tego, to się obrażam, albo będą krzywo patrzeć, albo jeszcze tysiąc innych rzeczy, nie? Więc jeżeli coś robisz, bo muszę, no to sorry, siemano, po prostu będziesz się, jakby to powiedzieć, męczyła. Sytuacja z wczoraj, słuchajcie, po przedszkolu pojechałem z dziewczynami na plac zabaw, tam do miasta, taki fajny, ogrodzony, koło muzeum załóżmy. No i spoko, dziewczynki na początku były same, później przyszła pani z chłopczykiem, okazało się, że byli z Ukrainy. No i ta pani sobie usiadła, jakby to powiedzieć, przed ogrodzeniem, bo plac był takim płotkiem, wiecie, ogrodzony, tam jakieś, wiecie, zabawki, piaskownice, zjeżdżalnie na placu zabaw. No i ten chłopczyk cały czas tam do nas podchodził, coś tam ten, a mówię, dawaj, tu mówię, tu na huśtawkę go wziąłem, tu, wiecie, taki, ta huśtawka taka, wiecie, ta pajęczyna taka od spodu, mówię, dawaj, tu wskakuj, dawaj, będziemy huśtać. No to super, kobiecie tam pokazałem tylko, że okej, że tu się bawi, ona tam się uśmiechnęła, wszystko fajnie. Później, słuchajcie, później była sytuacja tam, nie wiem, te karuzele jakieś, no wszystko, ten chłopczyk super się dziewczynkami bawił, nie? Biegali, cały czas gadali, wiecie, jak to dzieci, tak samo jak było w Anglii, wiecie, dzieci, mówię, wszystkie z różnych krajów, wszyscy się dogadywali, każdy gadał co innego, każdy gadał w innym języku, a dzieci wszystkie były szczęśliwe, tak samo tutaj sytuacja, identycznie super się bawili, młody wybiegał, wszystko fajnie i tak dalej. No i ja tam cały czas z nimi ogarniałem przez tą godzinę, mówię, zabierałem go cały czas po prostu, no to, co dziewczynki robiły, jak była możliwość, no to on też w tym, jakby to powiedzieć, uczestniczył, nie? Też się bawił, też fajnie, wszystko ten. No i po jakiejś godzince ta mama przyszła, no i też, słuchajcie, wiecie, jakieś tam w piaskownicy się bawili, oni byli przygotowani, bo mieli zabawki jakieś i też wystawiła, wiecie, no normalnie podeszła, dzieciom też zabawki dała, Hani Marysi jakieś tam, wiecie, figurki powyjmowała, wszystko się super bawili. No i wiecie, później nagle, jakby to powiedzieć, jeszcze przyszły jakieś tam dwójka innych dzieci, no i tak samo ja w tej piaskownicy z nimi, no to słuchajcie, jakieś tam tory, wszystko. To chyba z trzy godziny, słuchajcie, się bawiłem z dzieciakami i to było spoko, bo ja się z tego cieszyłem. Zawsze się gdzieś tam, nie wiem, no z dziećmi zawsze no gdzieś spoko, bo to nikt, mówię, no czysta relacja, prosta zabawa, nie ma, nikt nic nie komplikuje, nikt nic nie udaje. Bawimy się, jest fajnie, coś mi nie pasuje, to mówią, ej, kurde, ta zabawa mi nie pasuje, nie? Więc słuchajcie, jak to powiedzieć,
dałem tą cząstkę siebie, no i słuchajcie, no super ekstra, nie? Super ekstra, chciałem to zrobić, a nie, że musiałem, nie? Więc to jest ta różnica, więc róbmy to, co jest zgodne z nami i to, co płynie, mówię, z naszego wnętrza i żyjmy w zgodzie z sobą. Jeżeli jest jakikolwiek zgrzyt, no to niestety dla mnie jest siemano, no bo po co ja mam sam siebie później, jakby powiedzieć, no biczować, po co mi to jest potrzebne, dlaczego? Nie potrzebuję tego, już poznałem tą sytuację raz, drugi, trzeci. Jeżeli na kimś, załóżmy na czymś mi zależało, starałem się może coś, nie wiem, rozwiązać, rozmawiać i tak dalej, no ale jeżeli do, nie wiem, no do pewnego momentu nic się nie zmienia, no to nie ma sensu, nie? Więc odpuszczamy ludzi, odpuszczamy sytuacje, odpuszczamy miejsca, odpuszczamy zdarzenia, które nam nie służą i to mówię, nasze ciało, nasze serce, czujemy to, nie? Czujemy to, ogarniamy to, łapiemy to, więc dzięki wielkie za uwagę, wspaniałego dnia, jak widzicie pogoda fajnie, ptaszki śpiewają, może będzie słychać, także wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do później.